Siemanko, z tej strony Seedrox i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z mobilnego grania, czyli serii, w której pokazuję wam najlepsze i najciekawsze gry, oczywiście na wasze telefony. W dzisiejszym odcinku, jak zwykle, pokażę wam 4 nowe super gierki, tym razem idealne na nudę. Nieważne, czy nudzicie się w szkole, w domu, na feriach czy przed feriami, gry, które w dzisiejszym odcinku wam pokażę, będą idealne, żeby tę nudę przełamać. W dzisiejszym odcinku standardowo ktoś z was zgarnie kartę podarunkową do wydania w sklepie Google Play o wartości 50 zł, a żeby ją zdobyć, wystarczy, że pod tym filmem zostawicie łapkę w górę, zasubskrybujecie mój kanał i w komentarzu pod tym filmem zaproponujecie tytuł gry, którą chcielibyście, abym pokazał w kolejnym odcinku. Jeśli w kolejnym odcinku to wasza gra i wasz komentarz po prostu się pojawi, to taka karta trafi w wasze ręce, a jeśli chodzi o zwycięzcę z poprzedniego filmu, to jest nim Sobawa TV z tym oto komentarzem, w którym, jak widzicie, zaproponował gierkę o nazwie Hit the Like. Wielkie dzięki, Sobawa, za twój komentarz, twoja gra pojawi się w dzisiejszym odcinku jako pierwsza. Zasubskrybujcie, moi drodzy, mój kanał, jeżeli jesteście nowi, jeżeli trafiliście na ten film przypadkiem, albo jeśli po prostu nie subskrybujecie mojego kanału, żeby nie przegapić żadnych nowych, ciekawych gier na wasze telefony, które za was, dla was szukam. A jeśli subskrybujecie już kanał, to strzelcie łapkę w górę pod tym filmem i spróbujmy do końca tego dnia dobić, powiedzmy, 7000 lajków. Może być ciężko, ale mam nadzieję, że nam się uda. Ja póki co się przymykam i przechodzę do pierwszej gry w dzisiejszym odcinku. Pierwsza gra, jak widzicie, już nam się uruchomiła. Jest to właśnie gra o nazwie Hit the Light i jest to gierka, w której tak naprawdę najważniejszą rolę odgrywają neony. Naszym zadaniem w tej grze jest rozwalanie obrazków, które tworzą te neony, i w tym celu możemy wykorzystać 3 bronie, które mamy po prawej stronie. Pierwszy typ broni są to metalowe kulki, które zachowują się następująco. Po prostu odbijają się one od neonów i jeżeli któryś neon właściwie dotknął, to ten neon niszczą. Naszym zadaniem jest zniszczenie całego obrazka. W górnej części ekranu macie pokazany postęp tego niszczenia. Metalowymi kulkami nie szło to zbyt dobrze, więc pokażę wam drugą broń, jakim jest takie trójkątne ostrze. To ostrze zachowuje się, uwaga, w ten oto sposób. Jak widzicie, przelatuje ono przez neony, jednocześnie te neony niszcząc. I zwróćcie uwagę, że ta broń jest znacznie lepsza, ale niestety tej broni mamy tylko 2 użycia na każdym poziomie. A trzecią bronią jest, moi drodzy, bomba, która zachowuje się mniej więcej tak, że po jej użyciu, w momencie gdy spadnie na neony, niszczy wszystko, co było dookoła promienia jej wybuchu. Niestety bomba była tylko jedna, więc w tym momencie staliśmy z jedynie metalowymi kulkami i przy pomocy tych metalowych kulek musimy, moi drodzy, zniszczyć pozostałe neony. Możemy te kulki strzelać w momencie, w którym chcemy, nie musimy czekać, aż te poprzednie kulki na przykład wypadną za planszę. W tym momencie, jak widzicie, udało mi się zdobyć 100%, no i mam poziom zaliczony. Powiem wam szczerze, że mocno się w tą gierkę wciągnąłem. Jestem już na poziomie 18 i z każdym kolejnym poziomem te obrazki z neonów są coraz ciekawsze. Ja w ogóle jestem mega fanem neonów, strasznie mi się neony podobają i bardzo podoba mi się również to, jak ta gierka jest zrobiona. Nie dość, że jest tutaj fajna mechanika tej gierki. Gierka jest dość prosta, jest dość szybka, także można wgrać w nią niezależnie od miejsca, w którym aktualnie się znajdujemy. No to jeszcze właśnie ten motyw neonów, który moim zdaniem bardzo fajnie tu pasuje. Mam, jak widzicie, u góry 57% planszy już za sobą. Spróbuję, zrobić to tak, żeby... O Jezus Maria. Chciałem powiedzieć, żeby zniszczyć jak najwięcej neonów, ale ani jednego nie trafiłem. To się, słuchajcie, nazywa pech albo po prostu brak skilla. Użyję w takim razie bomby, dobra, ta bomba troszkę mi pomogła. Ale powiem wam szczerze, że w tym momencie, no, mam lekkie obawy, czy uda mi się wyczyścić całą planszę z tych neonów. Podejrzewam, że może być ciężko, chociaż teraz bardzo ładnie udało mi się zagrać. Niestety to jest, moi drodzy, to był mój ostatni strzał. Zwróćcie uwagę, że 96% mamy i teraz czy ten neon da radę? Okej, udało się. Udało się, ale niestety jeden mały skrawek został. Zanim przejdziemy do drugiej gry, to pomyślałem, że rozdam wam jeszcze jedną kartę do wydania w sklepie Google Play o wartości 50 zł. Żeby mieć szansę na zgadnięcie tej drugiej karty, wystarczy, że teraz zaobserwujecie, moi drodzy, mój profil na Instagramie, jeżeli oczywiście jeszcze tego nie robicie, i spośród osób, które do końca dzisiejszego dnia, czyli do godziny 23:59, zaobserwują mój profil na Instagramie, wybiorę jedną, do której trafi druga karta z dzisiejszego odcinka. Mój nick na Instagramie to Seedrox pisane przez 0, zaobserwujcie mój profil, on będzie póki co prywatny, pod koniec dnia wszystkich was zaakceptuję, potem zmienię ten profil z powrotem na publiczny, ale chcę ustawić go na prywatny, żeby widzieć, kto dokładnie po odcinku zaobserwuje mój profil. Potem na Instastories ogłoszę wyniki, także będziecie dokładnie widzieli, komu udało się wygrać tę kartę, a póki co lecimy do drugiej gierki. Druga gra w dzisiejszym odcinku jest moim zdaniem równie ciekawa, a jest to gra zatytułowana Hang Line. Jest to, moi drodzy, gierka, w której wcielamy się w rolę ratownika górskiego, przy pomocy którego, właściwie wcielając się w którego, musimy ratować albo osoby, albo przedmioty, które gdzieś po prostu zgubiły się w górach. Pierwszy świat w tej grze mamy
już, jak widzicie, zaliczony. Jestem w tym momencie na drugim świecie, na którym muszę uratować, słuchajcie, jakby plan filmowy, który niestety uległ trzęsieniu ziemi. Pierwszy poziom polega, moi drodzy, na wspinaczce najwyżej, jak to jest tylko możliwe. Ja może tego poziomu nie będę robił, tylko pokażę wam, jak ta gra wygląda na przykładzie wykonywania misji. Mamy tutaj, jak widzicie, misję na początku, w której do odnalezienia będziemy mieli trzech... Dobra, tutaj możemy sobie dodać różne bonusy, ale ja nie będę w sumie tego robił. W którym mamy do uratowania trzech zagubionych, a właściwie trzech zagubione osoby z planu filmowego. W prawym górnym rogu mamy informację, ile tych osób udało mi się uratować. Ja póki co, jak widzicie, mam trzy czarne postacie, także jeszcze nikogo nie dałem rady uratować. Gdzieś tam po prawej stronie już widziałem, że, zwróćcie uwagę, ktoś płacze, ktoś potrzebuje naszej pomocy, więc fajnie byłoby się do niego dostać. Sterowanie w tej gierce jest bardzo proste, po prostu naciskając palcem w miejsce, które nas interesuje, w to miejsce się przemieszczamy, ok? I naszym zadaniem jest dostać się do osób, które zostały tutaj, jak widzicie, uwięzione. W momencie, gdy przez daną osobę przelecimy, gdy ją dotkniemy, to przylatuje helikopter, który daną osobę zabiera na górę. No a naszym zadaniem jest pozostanie właśnie w tych górach i szukanie pozostałych zagubionych. Jedną osobę udało mi się już znaleźć, zaraz zobaczymy, czy będzie gdzieś tutaj druga osoba. Tak, jest tam druga osoba. Słuchajcie, będzie chyba dość ciężka do uratowania, chociaż udało mi się tutaj ładnie złapać. Dobra, możemy łapać oczywiście tylko tych białych przestrzeni, czyli przestrzeni, na których mamy śnieg bądź lód. Tam, gdzie są skały, no to niestety złapać się nie możemy, chociaż te skały ciemne tak, ale te skały brązowe niestety nie. Także jeśli będziecie się opali, to łapcie się tych ciemno-niebieskich skał. Uważajcie na skały jasno-szare, bo zwróćcie uwagę, że gdy je dotkniemy, to one się osuwają i mogą naprawdę zrobić nam niemałą szkodę. Ale słuchajcie, została nam trzecia osoba, która jest uwięziona w tym oto miejscu, dobra. Spróbujemy jak najszybciej ją uratować, zobaczymy, czy się uda. Okej, udało mi się tutaj ładnie złapać za tą właśnie skałę. Okej, udało się go dotknąć, także udało się go uratować. I teraz moim zadaniem, gdy wszyscy zagubieni są uratowani, jest dojście na sam szczyt, na którym, jak widzicie, znajduje się flaga. Trzecia gra, jak widzicie, nosi tytuł Merch Star. I skoro jest słowo merch, to można się domyślać, że w tej grze będziemy coś łączyli. I faktycznie tak, moi drodzy, będzie. Zwróćcie uwagę, że w tej grze mamy u góry naszego bohatera. Jest to bohater, który biegnie sobie przez świat, ma jakiegoś swojego towarzysza. W tym momencie w postaci ptaszka, który leci za nim. I zwróćcie uwagę, że nasz bohater ma swoje statystyki. W lewym górnym rogu są pokazane jego statystyki, czyli atak, obrażenia, które może przyjąć na tarczę oraz obrażenia, które może przyjąć na hełm, jakkolwiek by to brzmiało. I zwróćcie uwagę, że dolną część ekranu stanowi takie miejsce, w którym możemy przesuwać różne rzeczy. Te rzeczy możemy, moi drodzy, przesuwać i, co ważniejsze, ze sobą łączyć. Bo zwróćcie uwagę, że gdy naciśniemy na tą ikonkę na samym dole, na samym środku, to na ekranie pojawia nam się jeden kolejny drewniany miecz. W momencie, gdy połączymy ze sobą dwa drewniane miecze, to otrzymujemy, jak widzicie, taką trochę, powiedzmy, kamienną siekierę. W momencie, gdy te siekiery połączymy, otrzymujemy kolejny przedmiot. Potem mamy, jak widzicie, jakąś tutaj metalową siekierę. Potem mamy, o proszę bardzo, nowy miecz. I zwróćcie uwagę, że w tym momencie atak naszego bohatera wzrósł ze 118 do 127. W tym momencie przy każdym uderzeniu będzie zabierał 127 życia przeciwnikowi. I faktycznie, jak widzicie, w prawym, jakby w górnej części ekranu, mniej więcej po prawej stronie, w momencie, gdy pojawiają się obrażenia, pojawia się liczba 127. To, co jest istotne, to, że poza broniami możemy tworzyć tutaj również tarcze. Te tarcze oczywiście będziemy mogli ze sobą również łączyć, ok? Mamy tutaj jakąś gwiazdkę, nie wiem, czy tą gwiazdkę mogę komuś dać. Nie, tej gwiazdki chyba będę musiał również ze sobą połączyć, jeśli pojawi się tylko druga. I zwróćcie uwagę, że na dole mamy informację, ile w danym momencie możemy jeszcze raz nacisnąć na te przecięte młoty. Mamy w tym momencie informację 1 na 5, czyli w momencie, gdy naciśniemy, no to niestety więcej nie będziemy mogli tego zrobić. Będziemy musieli poczekać, aż ten czerwony pasek nam się załaduje, żeby stworzyć kolejną rzecz. To jest tak naprawdę takie kraftowanie, trochę jak w Minecrafcie, na takiej zasadzie to działa. Łączymy ze sobą, słuchajcie, kolejną tarczę. O, i teraz, gdy połączymy ze sobą te dwie niebieskie, to mamy, jak widzicie, Copper Shielda. Proszę bardzo, daje nam on chyba 16 defa, jeśli dobrze spojrzałem. Mój bohater w tym momencie walczy z bossem. Nie wiem, czy jest szansa, żeby mój bohater zginął. Wydaje mi się, że chyba nie ma takiej szansy, więc biegnie sobie on po prostu przez świat, zarabia monety, które to monety można wydawać. Za chwilę powiem wam, na co te monety można wydawać. Stworzę sobie tutaj tylko może jakiś lepszy hełm. Okej, okay, proszę bardzo, mamy jakiś fishbomb, proszę bardzo. Mój bohater założył to już nawet na głowę. No i możemy, słuchajcie, również tworzyć sobie nowych przyjaciół.
którzy będą gdzieś tutaj za nami podążali. Zwróćcie uwagę, że w tym momencie, okej, udało mi się stworzyć jakiegoś króliczka. Zwróćcie uwagę, że po lewej stronie na dole, po naciśnięciu na tą pierwszą ikonkę, mamy możliwość wydania monet. Monety możemy wydać na przykład, żeby zmniejszyć cooldown, czyli czas oczekiwania pomiędzy craftowaniem. Ja w tym momencie prawie pozbyłem się wszystkich monet. Możemy sobie stworzyć, jakby dać możliwość stworzenia większej liczby rzeczy, czyli z pięciu. W tym momencie mogę stworzyć maksymalnie 5 rzeczy, zanim będę musiał poczekać, aż pasek nam się zregeneruje, ale za 10 monet mogę zwiększyć sobie limit do 6, potem do 7, potem do 8 i tak dalej, i tak dalej. Na tym właśnie, moi drodzy, ta gierka polega. Jest to gierka, w której tak naprawdę najważniejszym elementem jest łączenie tych przedmiotów, ale w tej grze zostało to bardzo fajnie przemyślane, bardzo fajnie wykorzystane. Nie jest to takie zwykłe łączenie przedmiotów takich samych, żeby stworzyć coś kolejnego, tylko te przedmioty również mają swoje zdolności, również coś te przedmioty robią, również te przedmioty wpływają na naszego bohatera i to mi się w tej gierce chyba najbardziej podoba. Jeśli będziecie sobie w tę gierkę dłużej grali, to z pewnością ogarniecie wszystko, co ta gierka ma do zaoferowania. Gierka moim zdaniem jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, więc jeżeli chcielibyście w nią zagrać, to link jest podany w opisie. I tak oto, moi drodzy, dochodzimy do ostatniej gry zatytułowanej Pancake the Game, która jest podobna do gry, którą już jakiś czas temu na kanale pokazywałem. Na moim kanale jakiś czas temu pokazywałem wam gierkę o nazwie Bacon the Game i w tamtej gierce, moi drodzy, naszym zadaniem było jakby ustawianie bekonu na różnych przedmiotach, które od czasu do czasu na mapie się pojawiały. Z tego co widzę, w tej grze twórcy jakby trochę inaczej to wszystko zaaranżowali, bo zwróćcie uwagę, że w tej grze naszym zadaniem jest jakby zrobienie jak największej liczby obrotów naleśnikiem, który pojawia się na naszej patelni. Powiem wam szczerze, że spodziewałem się, że ta gierka będzie trochę prostsza. Na razie wcale taka prosta nie jest. Dobra, udało się, super, tu się udało jeszcze uratować. Ile mamy? Mamy 5 obrotów, teraz 6-7 powinno być dokładnie. Super, także nowy rekord mamy już pobity. Dobra, dawaj. Niestety 10 obrotów póki co udało mi się zdobyć. I zwróćcie uwagę, że na tym bicepsie, który jest po lewej stronie, została wytytułowana najwyższa liczba, jaką udało mi się zdobyć, czyli w tym wypadku 10. Okej, spróbuję, wiecie co, po raz ostatni pobić rekordzik. Zobaczymy, czy mi się uda. 7, no i niestety, jak widzicie, naleśnik spadł. Na tym ta gierka polega. Wydaje mi się, że nie ma sensu dłużej się na nim skupiać. Jest to gierka bardzo prosta, bardzo szybka, ale gierka, w którą w wolnej chwili również można sobie fajnie pogać, szczególnie w momencie, gdy musicie gdzieś kryć się na przykład pod ławką w szkole, tak żeby nauczycielka was nie przyłapała i macie do dyspozycji tylko i wyłącznie jedną rękę. Dajcie znać, tak jak mówiłem w komentarzach, jaki rekord macie w tej gierce. Okej, może tym razem się uda? No niestety, a ja póki co przechodzę do podsumowania. W dzisiejszym odcinku pokazałem wam 4 różne gierki, które mam nadzieję wam się spodobały i wśród których znajdziecie chociaż jedną gierkę, którą osiągniecie na swój telefon. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie gry chcielibyście zobaczyć w kolejnym odcinku, bo jeśli to wasz komentarz po prostu w kolejnym odcinku się pojawi, to taka karta trafi po prostu w wasze ręce. Koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, żeby nie przegapić żadnych nowych filmów na moim kanale, no i żeby nie przegapić żadnych nowych gier, które specjalnie dla was wyszukuję. Dajcie koniecznie, moi drodzy, łapkę w górę pod tym filmem, jeśli film wam się spodobał, a ja póki co dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę wam wszystkim udanego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia już wkrótce w kolejnym odcinku na moim kanale.